Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird domino. Nie wiem, czy wszystkim woda jest znana. Generalnie tak pokrótce chciałbym omówić, co będzie wolno, co nie wolno, bo niektóre rzeczy nie były tam gdzieś zawarte w regulaminie. To tak, przestrzegamy gdzieś tam limitu wagowego w siatkach. Te 30 kg, żeby to było takie dopuszczalne, to jest maksymalnie 25 bym wolał. Wiadomo, tu raczej nie będą gigantyczne wyniki, bo będziemy raczej pewnie te większe wyniki budować na dużych rybach. Ryby powyżej 5 kg chciałbym, żebyście zgłaszali, będę podchodził, ważył. Łowimy do osi zbiornika, wszystkie stanowiska, tam są stanowiska drobli. One również będą o tym, żeby nie przerzucały w całości, ponieważ one siedzą trochę na tym sektor, który będziemy walizować. Jeżeli ci będą mówiły też do połowy, to będzie drobla tak, że nie rzucała pod drugi brzeg i nie łowiła z pod drugiego brzegu. To będzie pilnowane. Od razu mówię, jeżeli ktoś będzie nagminnie łamał regulamin, to będę podchodził, będzie pierwsze upomnienie, jeżeli drugie upomnienie nie wystarczy, zostaną wypuszczone wszystkie ryby. W przypadku, jeżeli dalej będzie łamał regulamin, dyskwalifikacja. Jeżeli chodzi o sektory, będziemy podzieleni na 3 sektory. Będzie sektor A, który będzie miał 5 stanowisk na tym brzegu, 5 stanowisk na tamtym brzegu, środkowy w ten sam sposób, tu końcowy drobla, razem tutaj kończę. Wyłączone są stanowiska numer 1 oraz 15. Tam będzie drobna zmiana, za chwilę już tam pójdę, bo dostałem informację, że jest lekko poderwane stanowisko 17, więc je przestawię w miejsce 16, także tam będzie zmiana. Stanowiska 27 i 28, ktoś wczoraj prawdopodobnie na zawodach zabrał numerki. Tam są stawione na razie awaryjnie 31, 32, ale osobą, którą wylosują, już dam właściwe numerki, żeby tam sobie wbić i już będzie wszystko w porządku. Także nie wiem, są jakieś pytania co do regulaminu, co do... Tego jak łowić? Dobra. Jak jest większa ryba, tak? To była większa ryba, to można to podzielać na jej siatkę. Tak, tak. Jak będzie większa ryba, powiedzmy będę gdzieś tutaj, a ryba padnie tam, to chwilowo ryba jak najbardziej gdzieś tam pod wierak, czy jak macie kołyski, czy cokolwiek, może odpoczywać, możecie łowić. Jeżeli jestem gdzieś blisko, no to wiadomo, że od razu zgłaszacie, od razu ważymy, tak? No dobra, no to przejdziemy do losowania. Idziemy od początku zgodnie z kolejnością zapisu, czyli zaczyna Oskar Zajączkowski. Damian Kąkowski. 12. Marek Ronda. 24. Ty gdzie masz? Radosław Jacheć. Albo tam patrz. Dobra. Tak, na stronie. Oskar Bielanowski. Osiem. Ósemka, okej. Trzymaj pakiet deski. Super, dzięki. Radosław Hędziński, nieobecny, Michał Dowkowski. Daleko nie masz. Nie będę musiał się przestawiać. Ósemeczkę. Zobaczmy, będziemy mieli. Pakiecik. Asia jest ostatnio, więc wiem. Osmo. Od eski też. No to tak, chciałem się z wami przywitać. Dzisiaj jestem na polskiej lidze Method Feder. Jak przed chwilą widzieliście losowanie, losowałem stanowisko numer 8. Jest to podobno całkiem niezłe, zobaczymy. Ja idę się rozkładać, już się widzimy na koszu, także piona. No to tak, przejdziemy teraz do rozrabiania zanęt. Zanęty przygotowałem. Nubejc Summer's Method Mix F1 Green, tak jak na wczorajszych zawodach. Pelet skretting 2 mm do strzelania. Pelet 8 mm plus halibut 4 mm do dokładania do koszyka.
w ramach starterów dostawaliśmy od SK Feeder pelecik 8 mm. Perfect Stream. 2 mm, przepraszam. Bardzo fajny prezencik. Do tego też od SK Feeder Korn Mini Power. I jako numerki, jak mogliście wcześniej zobaczyć, były przynęte od Osmo. Z tym następnym wsku numer 8. Przechodzimy do moczenia paletu. Do rozpoczęcia zawodów jeszcze mamy 1,5 godziny, także na spokojnie się wyrobię. Już jestem prawie rozłożony. Wędki rozłożone, kosz też, zbierak. Także siteczko. Startujemy. Timer. Przemieszam sobie delikatnie. Zmęczę się sobie. Na sobie elementy. Sekund na razie mu zupełności wystarczy, woda już jest bardzo ciepła. Lepiej nie przemoczyć. A potem domoczyć, tak? Zanętę mamy nasypaną. Dolewamy wody. I mieszamy. Do kuwety. Teraz druga zanęta jasna. Jedzie więcej, tyle samo. Zalewamy wodą. Nie bójcie się, jeżeli wam się robi takie błoto, bo to akurat to zanęta, którą ja używam, bo jest na bazie mączek rybnych, ona doskonale ją wpije. I tak trzeba będzie ją potem delikatnie domoczyć, ja nawet troszkę więcej dodam. Takie błoto zrobimy, to się zaraz wszystko dojdzie. Zaraz będziemy je przesiewać przez sito. Na małe je rozrobimy, zrobię. Dodam jeszcze garść, przedobrzyłem. No, jak widzicie, po dodaniu garści jest. To zaraz będzie przesiane przez sito. Czyli mamy tak dwie zanęty do przesiania. Pelet odpoczywa. Jeden pelecik 8 mm teraz. No i wypełniamy do pełna. Na ten moment wystarczy. Teraz pelecik albutowy.
tyle mniej więcej wystarczy, myślę. Czyli mamy tak, tak. I dodatkowo jeszcze wezmę kukurydzę. Mamy kukurydzę konserwową. Jedna posadka wystarczy, mamy tyle towaru, że... Odlewamy w większości tego soku. Myślę, że można zanętę już przesiać przez sito. Dorzucał takimi małymi partiami. Dwa pelety, trzy w sumie. No i kukurydza. Tak się prezentuje. No to co? Czekamy na start zawodów. Sygnał widzenia. No i widzimy się już na koszu. Już jesteśmy po wstępnym nęceniu. Zanęciłem szklaneczką trochę. Teraz rozpoczęliśmy łowienie. Kolega już obok miał karpia. Nabijamy pelet z góry, robimy jasną plamę. Tak się prezentuje. Na chwilę się wiatr uspokoił, to jest ok. Mamy szczytóweczkę. Zwijamy luz. I co? Widzimy się przy rybce. I jest pierwsza rybka, proszę Państwa. Super. Dzięki za zdjęcie. Dzięki za zdjęcie.
No jest. Pierwsza ryba. Bo nie ostatnia. Dalej tak tutaj lecimy. To samo. Trochę ręce mam mokre, muszę przetrzeć. Czyżby odpalały powoli? Ale równo idziemy, ryba za rybą. Jest druga. Proszę Państwa. Bierzemy podbierak. Ale kopię. No i proszę Państwa, nabijamy podajnik. Karb wylądował w siatce. Delikatnie na spód. Zaklejamy. Akurat wiadro nie ma. No i czekamy na kolejną. 9 minut do końca zawodów. Mam kolejną rybkę. Już szósta będzie. Trochę wam dzisiaj mało nagrywałem, ale to ze względu na warunki, które panują dzisiaj na zawodach. Straszny wiatr jest, to wiem, że na pewno nie było to przyjemne do oglądania.
No i jest kolejny. Może coś się uda wywalczyć tym wynikiem dzisiaj. A co z takiej linii bliziutkiej? Widzimy się już na końcu zawodów przy wyżeniu prawdopodobnie, bo zostało niecałe 8 minut. Wyniki co prawda nie były powalające. No spodziewamy się, że jest jakiś tam efekt długi weekend i tak dalej. Wiadomo, chyba swoje już ten weekend zjadła, także dzisiaj już pewnie dorabialiśmy te jakoś, które jeszcze coś tam szukały tych kąsków. Wyniki myślałem, że będą lepsze, ale o dziwo nie są takie jak myśleliśmy gdzieś tam od początku. Gratulacje dla tych, którzy zaraz dowiedzą się, że pojadą na Maślankę. Dla tych, którym się nie udało, mamy nagrodę pocieszenia. Nie będę przedłużał. Zaczniemy od sektora. Od sektora C, czyli to jest sektor tutaj. Trzecie miejsce w sektorze A z wynikiem 12350 Dariusz Bogoński. Brawo, brawo. Tam było nasze lekki, ale się udało, gratulacje. Drugie miejsce w sektorze A z wynikiem. Tak się martwiłeś. Będę troje. 16980. Najdalszy dzisiaj, który się wybrał do nas, Robert Szymonia. Brawo. Gratulacje. No i zwycięzca dzisiejszych zawodów oraz sektora A z wynikiem 22350. Marcin Konko. Brawo! Gratulacje. Marcin jest nasz słodny, to jest nasz, co robi. Teraz robimy losowanie, to tutaj nagród pocieszenia. Oczywiście osoby, które mają bilety, to już coś wygrały, także nie biorą udziału w losowaniu. Także losowanie już robię online.
stanowiskami losujemy. Stanowisko 17, ale chyba 17 dalej. Stanowisko 10. 10, Radosław Jacheć. Gratulacje. Stanowisko 16. Nie dałbym rady, tak się ma. Stanowisko 8. Chyba był awans, dobrze kojarzę? Był. 8 był awans, dalej. 20 był awans. Chcieliby wszystko wygrać, nie? 9 był awans. On chyba wybiera wygranych, nie? 28. 28. Paweł. Dwanaście. Był awans. On samych wygranych wylosuje. Trzy. Denis. Adam Łyszczak. Adam, dobra. 25. Marek Wojciechowski. Pojechał, no niestety. Lucky loser. 5. Był awans. 30. 30. Dawid Stefański. Pojechał, okej. 19. Proszę cię bardzo. Jest! Także chciałem wam bardzo wszystkim podziękować. Tym, którzy awansowali, bardzo bym prosił, żeby jeszcze dostali minutkę. Ładnie fotkę na tle banera. A jeszcze życzę powodzenia, bo są jeszcze kolejne eliminacje, także na pewno startujecie. I mam nadzieję, że zobaczymy się wszyscy na maślance.